Witam w kolejnym odcinku z gry PC Building Simulator. To, co mieliśmy zamówić dzień temu, to już zostało zamówione. Wszystkie zlecenia wzięte, dlatego przechodzimy sobie do kolejnego dnia. Tu mamy płytę główną, zasilacz. Tutaj mamy nałożyć pasy termoprzewodzącą, bo po naszym wujku, który tego nie zrobił. I tu przechodzimy jak gdyby do nauki tego, jak działa coś takiego jak benchmark, mianowicie 3D Mark. Coś no, benchmark z 3D Marka, jakkolwiek to brzmi. Musimy tylko nałożyć własną termoprzewodzącą, możemy nałożyć chłodzenie, podpiąć i przechodzimy do tego. Będziemy mogli od razu zrobić drugi stół roboczy, ale potrzebujemy być na poziomie trzecim. Co najmniej mamy na razie drugi i zaraz będziemy mieć trzeci. Instalujemy sobie 3D Marka. Program nam się zainstalował, jak widzicie, możemy sobie uruchomić. Niestety problem jest teraz taki. Problem. To będzie jakiś czas szło, dlatego możemy przez ten czas na razie po prostu przejść do kolejnych zleceń. To jest tylko usunąć kurz, to jest OK. Zwiększyć pamięć RAM. Mamy 200 budżetu, czyli zapewne ta kostka nie działa. A nawet jeżeli działa, no to możemy ją i tak kupić nowe. Będziemy mieli teraz tego. 200 budżetu i potrzeba 16. Czyli możemy kupić na dobrą sprawę najdroższe jakie są, ale no. Weźmiemy dwa razy po 8. Zawsze lepiej coś takiego robić przy normalnych komputerach. Możemy od razu zamówić. A wiecie co? Od razu wezmę sobie też najtańszą kartę. Dlaczego? Zrobimy sobie po prostu wymiankę nieco naszego komputera. Mianowicie wywalimy sobie z naszego komputera tą kartę i damy tą najtańszą. Po prostu taka dobra karta, którą mamy obecnie w komputerze, jest lepsza do innych zestawów. Na razie nie zamawiam, ale no cóż, będziemy musieli chwilę poczekać, także pominę to. O, mamy nasz wynik. 3193 punkty za kartę graficzną, a tylko 1700 za procesor, bo tutaj jednak mimo wszystko nawet nie wiem, co to jest. To jest karta graficzna, no, taka jaką mamy w naszym zestawie tutaj. A procesor to był jakiś chyba jakiś jak to się nazywa? Muszę sobie przypomnieć, wybaczcie. Jaki procesor? Pentium chyba tam było, ale to bez różnicy. To już mamy zrobione, to niestety za to nic nie zrobimy, bo to jest tylko po to, żeby, można powiedzieć, nauczyć nas korzystania z 3D Marka. Tu nie potrzeba 3D Marka, ale wymiana z płyty to też nieco inna robota. Wymienić płytę niestety będziemy musieli wszystko odkręcić właściwie. Także no, chwilę to zajmie. Udało nam się dostać naszej płyty, trzeba ją odkręcić niestety. Na razie jeszcze nie ma w sklepie możliwości kupienia takich fajnych ulepszeń, które pozwalają odkręcać bardzo szybko śrubki. Dlatego musimy się nieco pomęczyć z tym, ale między innymi na tym polega ta gra, dlatego jednak jednak będziemy musieli to często robić. Płyta jest zepsuta, możemy tylko sprzedać. I musimy zamontować tą płytę, którą kupiliśmy w poprzednim odcinku. Jest to dokładnie ta sama płyta, która tu była, ale ta jest sprawna. Poza tym chyba nie mamy żadnych preferencji, jeszcze przeczytam, bo może na przykład trzeba kabelki jakiegoś konkretnego koloru. Zaraz zobaczymy, czy chciał lepsze kabelki, to nie to. Na nową model procesory Skylake, ok, to nie, a tutaj? Komputer, a dobra, czyli na razie nie mamy nic, jakby jeśli chodzi o kolor kabli, dlatego bez różnicy jakie kable zamontujemy, będzie dobrze, będzie ok, po prostu. Zaraz jeszcze procesor tu zamontujemy, tego, otwieramy tego, tu był procesor Celeron, to od razu go montujemy. Nakładamy pastę, to zamykamy. Kartę graficzną też montujemy. Chłodzenie. To było takie już, to już takie lepsze chłodzenie, to jest takie chłodzenie wieżowe. Czy to jest, no tak, oczywiście RAM jeszcze był. Trzeba zamontować. 4 GB po
dwie kostki i tu już chyba nie ma. No tak, to już wszystko zamontowałem. Możemy uruchomić komputer. To teraz od razu zamkniemy ten panel w międzyczasie. No i kolejne zlecenie wykonane. Tutaj mamy wymienić i zasilacz, i wykonać 3D marka. Także no, to troszeczkę zajmie. No sam zasilacz, no to jak widzicie, po prostu dużo śrubek jest tam. Nie jest jakieś skomplikowane. Przy okazji jeszcze. A. Przy okazji zrobię już tak, żeby odebrać nagrodę za to. Odebrać nagrodę. O! Achievementy na Epiku. Strasznie przerażający ten dźwięk. Bongo, nowa strona z decyzjami, w której twoi klienci. O właśnie, to jest to, co mówiłem. To są te gwiazdki. Za każde jakby roboty, tutaj akurat był wymóg tylko, że poziom jest pierwszy. A na przykład tutaj wymóg jest, że musi mieć jedną gwiazdkę co najmniej i drugi poziom. Tutaj też. No tutaj wiadomo, że mamy wyższy level, to wszystko mamy też dokowane nowego. Mamy procesory, mamy dyski 4-terabajtowe. Całkiem sporo. Tutaj mamy tą nową aplikację, od razu trzeba będzie pobrać. No i będziemy mogli dokać to, tylko że to kosztuje $1500, a tyle jeszcze nie mamy niestety. Czasami troszeczkę irytuje to, że się te kable automatycznie dawają. W sensie, no, dają. Bo jeżeli chcemy na przykład odkręcić dysk, odkręcić zasilacz albo coś w tym stylu, na przykład też płytę główną, to musimy te kable też po prostu odczepić, które się automatycznie zamontowały. Zasilacz ten jest zepsuty, sprzedajemy. A nie zepsuty, używane, bo po prostu mieliśmy na lepsze zmienić. To jest jakby, no właśnie, teraz znowu musimy ten kabel odczepić i dopiero wtedy możemy zamontować mocowanie zasilacza. Jak to zrobimy, to trzeba jedynie zamontować kabelki i będziemy musieli znowu przejść 3D marka. To niestety trwa, jak zresztą. Nie wiem, czy nie da się przypadkiem przyspieszać 3D marka, może się da, chociaż ja o tym niestety nie wiem. Znaczy, nie, niestety nie wiem, może się to edukuje, czy da się przyspieszać 3D marka. I teraz popełniłem pewien błąd, bo nie wsadziłem dysku USB. Chyba, że to. A, to nawet nie musiałem. A i tak to działa, ale nie musiałem. Po prostu mogę odpalić 3D marka w ten sposób. My sobie przejdziemy do, na razie na chwilkę, bo to już mam zamówione na kolejne te. Na kolejne dni, tak? Bo tutaj tu mamy to. To trzeba tylko wyczyścić, a to jest ten RAM. Dobra. Też musimy zainstalować programy. Tutaj skaner antywirusem można, nie trzeba, bo to niepotrzebne w sumie większości. Tu dysk jeszcze, o właśnie, dysk jeszcze może tego kupię, tylko komputerka. Pamięć masowa, chyba że nie ma SSD-ków na rynku. Są już SSD-ki na rynku, no to dodamy taki jeden, o. Dysk. Jeszcze nie, bo chciałbym zamontować. Nie ma tego programu, który. Chyba, że to będzie. Chyba, że. Wiecie co, zaraz tego. Nie mam tego programu, który w mailu przyszedł. Ciekawe. Chyba, że jak uruchomię ponownie to. To się pojawi. Tutaj 3D Mark nam dalej idzie. Skład naszego komputera jest w sumie taki dosyć podstawowy. Intel Pentiumy jakieś tego. Kabelki, no i ma, możemy się przeskanować antywirusem, ale to bez różnicy. Dobra. To jednak ja sobie pozwolę sobie wziąć ten USB. Czy teraz nagle doszło? Nie, nie doszło. Cloud Notes, nie wiem co to jest, ale też możemy pobrać. Wszystko możemy pobrać. Ciekawe gdzie jest. Aha, w sumie domyślam się, gdzie może być ten program. Musimy pewnie go kupić. Bo tu też się da kupić, no właśnie. Trzeba kupić ten program. To będziemy musieli kupić, to już pamiętam. W sumie też zakupimy ten. Tu będziemy mogli jeszcze kupować sobie turbośrubę. To jest właśnie, to jest super. To jest świetne, dlatego to będzie trzeba odblokować jak najszybciej. A to jest na czwartym levelu, dopiero się odblokowuje. Cóż, nie stać nas. Ale pozwolę sobie na razie wywalić to. Bo na razie potrzebujemy. Tylko, znaczy no, nie potrzebujemy w sumie tego, ale. Albo właściwie. Kiedy będzie potrzebne, to kupimy. Bo to nie trzeba
Mam już wynik 3 marka. Możemy już znaleźć to miejsce dostaw, przyjąć nagrodę w mailu. Tak, tak, tak. Odbierz super recenzję na Google. O, właśnie tutaj to jest to. 5 na 5 gwiazdek. Tylko jakbyśmy mieli tam aplikację, byśmy widzieli, co on napisała, tak, to nie wiemy. Nowe części od razu są. Dobra. Kończymy dzień. Chyba, że. A w sumie wiecie co? Podobno powinniśmy wyłączać. Z tego co kojarzę, powinniśmy wyłączać komputery i światło, żeby mieli płacić za prąd, z tego co kojarzę. Nie wiem, czy to tak działa, ale można tak robić. Mamy rachunki za prąd. Rachunki za prąd. A, no i w końcu się tak stało, że nie zamówiłem tych rzeczy. No trudno. Trudno, nie zamówiłem tych rzeczy, ale będzie trzeba. To będzie trzeba po prostu je zamówić. Przy okazji zamontuję tutaj dysk, bo tak profilaktycznie będę skanował każdy komputer od teraz programem antywirusowym, bo bardzo możliwe, że będą akurat jakieś wirusy, a tak to zdobędziemy więcej gwiazdek na tym Boggle, czy jak to się tam nazywa. Dobra, kurz usunięty, jest fajnie. E-maila oczywiście. O kurczę, ile. No cóż. Powiem tak, 96 dolarów to. Myślałem, że więcej będziemy musieli zapłacić. Ukryty cel, o właśnie, to właśnie. O czym mówiłem, o ukrytych celach, czyli chociażby tutaj. Włóżcie do środka plastikowy czarny przewód. Plastikowe czarne przewody, no. Odmiania nie potrafię odmieniać, ale dobra. O, i tutaj też. Wyczyścić komputer i plastikowy, jasno-szary przewód. Dlatego zamontujemy go oczywiście. Dodać programy, dodam ten skaner antywirusowy mimo wszystko. Tutaj RAM, tak. Pewnie mojego komputera, ponieważ została dodana pasta termoczystowska, działa poprawnie. Nie zdawałem sobie sprawy, że firma ma nowego właściciela, to bardzo dobrze. Byłem w wrażeniu, że udało się wam tak szybko naprawić ten problem, więc dam wam kolejną szansę. Polecam was ci każdemu, też błąd, kto będzie potrzebował ich takich usług, dobra, fajnie. Na PC, o właśnie, to jest to, co też mówiłem, a to zaraz. Minimalne wymagania sprzętowe, żeby zagrać w grę Sailway The Sailing Simulator. Zakładam, że będzie trzeba kartę wymienić, albo RAM, dlatego będziemy musieli sobie troszeczkę używać programu, czy pójdzie tam, coś tam, no, jak to się tak nazywa. Co to jest? Coś tam, twórcy witryny. Jest tam ściana wszystkie edycji kolekcjonerskich. Czy pomoże ci mi zwiększyć pojemność dysku? Kolejny terabajt mi wystarczyć. Zwiększ przestrzeń dyskową do 1,5 terabajta. My 100 dolców na to, czyli 1 terabajt będziemy musieli kupić. To od razu dodamy do naszego, albo w sumie na razie sobie cofniemy, wymalimy to wszystko. Czemu? Bo kupimy sobie to. To sobie kupimy od razu i teraz dopiero te pamięci to były te pamięci. Karta graficzna to była ta karta graficzna i pamięć, no. To była ta. Teraz dysk, to jeszcze tutaj mamy 1 terabajta, a to za 100, to można jakiegoś lepszego dysku, jakiś lepszy dysk. No to za tyle na 3 terabajty możemy zamontować. Nie ma problemu. To sobie wyłączam. O, tutaj jeszcze na górze teraz możecie zobaczyć, nie pokażę wam tego palcem. Mamy 1,5 gwiazdki obecnie. To będzie powoli rosło w zależności od tego, jak będziemy wykonywać swoje zlecenia. A, widzicie? Były wirusy i teraz możemy dostać lepsze zlecenie. Znaczy, lepsze zlecenie, lepsze, lepszą ocenę. Nie zlecenie, dokładnie. Lepszą ocenę. Tutaj odłączamy wszystkie kabelki, bo klient chciał kabelki, tylko nie pamiętam już jakie konkretnie. Ale chciał jakieś. Tutaj tak, tutaj już wszystkie kabelki są odpięte z zewnątrz, poza tym. I tutaj też są wszystkie kabelki. Dobrze. I teraz tak, on chciał jakie?
maszyna czyścić komputer jasno-szary. Jasno-szary, czyli jasno, o, to jest jasno-szary, dobra. Mamy jasno-szary kabelek, tutaj coś mi nie wychodzi, przypinanie. Wszystko już jest praktycznie podłączone. Musimy znowu go odpalić, żeby faktycznie uruchomił się do systemu. Tutaj zakręcimy od razu. No i umiejscawiamy. Tak, no dobrze mówię, umiejscawiamy. W miejscu dostaw. 5 gwiazdek, mój sprzęt wróci z porządnym czyszczeniem. Szacun za fajne plastikowe, jasno-szare przewody, które włożyli do środka. No super. Tak. Jak tam koszyk. Tutaj pamięć była do tego zestawu. Karta graficzna jest po prostu. Dysk też po prostu i ten dysk większy jest do tutaj. O. Też trzeba zaakceptować, bo zapominam często akceptować rzeczy. A tu oczywiście o. O właśnie, tutaj. Tu mówię, że musimy skorzystać z tego programu. Pójdzie pytajnik. Usunąć wirusy, to jasne, że akceptujemy od razu. I teraz tak. Musimy zainstalować tutaj ten program, czy pójdzie. Tu go mamy. Znaczy nie, czy pójdzie, tylko pójdzie, po prostu. Pominę, bo to w sumie musi się jeszcze komputer odpalić ponownie. Mamy nasz program, czy pójdzie i on chciał komputer do gry w... No, po komputer do gry w... The Sailing Simulator. Okej. Okay. To jest, anyway. Potrzebna tylko karta graficzna. Pamięć zaczyna. Zaraz się upewnię. Więc tak, to chcę mieć tu. E-mail może sobie być tu. I konfiguracja, o. Mamy konfigurację. Procesor oczywiście jest wystarczający. RAM-u ma wystarczająco. Dysku ma wystarczająco. Karta graficzna prawdopodobnie, no, karta graficzna do wymiany i ją zamontujemy tą, co my mamy. Nie będziemy musieli nic kupować. Świetnie. Bo tak to byśmy musieli kupić kartę graficzną, wiadomo, najlepszą jaka jest na rynku. Moglibyśmy zamontować mu najlepszą kartę jaka jest na rynku, ale po co? Po co płacić? Zapisz sobie przy okazji grę, bo możliwe, że będzie się... O, proszę bardzo, seria 2, może być. I pytanie, czy on chce... No to nawet nie musimy sprawdzać tego, zamiecić tym... Dobra, wiecie co, w sumie zamówimy mu tu najlepszą kartę, jaka jest na rynku. Zamawiamy i no cóż, mi się wydaje, że na ten odcinek przynajmniej to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Widzimy się w następnym odcinku, no i cześć!